Dziś gościem Brief Cafe jest Izabela Koroś z Wirtualnej Polski. Za nami prezentacja badania, które miało nam pokazać to, czym są w ogóle media mobilne w Polsce. Proszę nam powiedzieć właściwie, dlaczego takie badanie powstało? Chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej o tych użytkownikach mediów mobilnych. W tej chwili to jest taka bardzo nierozpoznana sfera. Bada się bardzo dużo internautów, jest dużo ankiet w internecie, jest dużo badań właśnie poświęconych internautom, natomiast ciągle ten internet przez telefon komórkowy, czyli ten internet mobilny, jest taki niedoceniany. Najczęściej traktowany po macoszemu, tak to nazwijmy. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że do różnych badań poświęconych internetowi dokłada się tak parę pytań poświęconych internetowi mobilnemu i na tej podstawie się wyciąga jakieś wnioski, więc najczęściej są takie, to są różne badania przypadkowe, tak przy okazji z badaniami internet mobilnych. Chcieliśmy po prostu stworzyć badanie, które by pozwoliło tą grupę rzeczywiście porządnie zbadać. To również badanie nie tylko polskiego rynku, ale kilku innych rynków, które są bardziej rozwinięte od nas, od naszego rynku. Czy są jakieś różnice między Polakami korzystającymi z mediów mobilnych, a internautami, mobilnymi internautami w innych krajach? Badanie było przeprowadzane jeszcze oprócz Polski, we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii. Tam ta grupa użytkowników mediów mobilnych jest troszkę większa i co za tym idzie, też troszkę inaczej wygląda. W Polsce ciągle użytkownicy mediów mobilnych, to są częściej mężczyźni. 2/3 użytkowników mediów mobilnych to mężczyźni. 3/4 osób to są osoby poniżej 35 roku życia. W tych pozostałych krajach europejskich, gdzie ten odsetek użytkowników mediów mobilnych jest trochę większy, no to te proporcje wyglądają trochę inaczej. Proporcje płci zaczynają się wyrównywać i prawdopodobnie będzie tak u nas. Na razie ta grupa u nas w Polsce nie jest duża, ale jest taka bardzo prężna, bardzo aktywna, bardzo zainteresowana różnymi nowinkami. Właśnie wychodziło, że jeśli chodzi o częstotliwość używania rozmaitych funkcjonalności, nasi użytkownicy nie odbiegają wcale od użytkowników pozostałych krajach, wręcz przeciwnie. A czy w badaniu, wynik badania wskazuje na to, czy ta grupa w ogóle może być atrakcyjna z punktu widzenia reklamodawców? Nie no, oczywiście, jak najbardziej. Znaczy, my również pytaliśmy o doświadczenia z e-commerce, doświadczenia z reklamą i z naszych badań wynika, że ta grupa również jest zainteresowana jakimiś formami reklamowymi, z tym, że najbardziej to było widoczne przy różnych takich niestandardowych formach reklamy. Czy to jest grupa, która będzie zainteresowana różnymi takimi akcjami specjalnymi, kuponami na przykład. Poza tym, co mogę powiedzieć, ta grupa na pewno jest atrakcyjna dla reklamodawców, ponieważ to jest grupa na razie taka niejednorodna, ale składająca się na przykład z osób bardzo dobrze sytuowanych, profesjonalistów, dyrektorów, specjalistów, przedstawicieli wolnych zawodów. Mniej więcej to jest całkiem duży segment w tej naszej grupie. Osób, które mają mają prywatną komórkę, ale też mają często służbowy telefon komórkowy, z którego korzystają bardzo intensywnie. Z naszego badania wynika, że to jest 14% użytkowników telefonów komórkowych. To dużo czy mało? No, wydaje mi się, że ten odsetek rośnie, może na razie to nie jest jakoś bardzo dużo, ale to się powiększa bardzo dynamicznie. Ja to właśnie widzę po jakichś różnych naszych wcześniejszych badaniach, właśnie tak jak mówiłam, realizowanych przy okazji. Przy okazji zadamy pytanie o korzystanie z internetu w telefonach komórkowych. Widzimy, że ten odsetek osób, które twierdzą, że korzystają z mediów mobilnych, się zwiększa. Powiedzieliśmy o pewnych wartościach dla marketera, dla marketerów, dla osób, które decydują na co dzień o tym, gdzie ulokować budżety reklamowe, ale pytanie, czy w ogóle internauci, użytkownicy w Polsce nie są zbyt zmęczeni reklamami? Może ta reklama w telefonach komórkowych wcale nie jest takim jednak atrakcyjnym medium? Użytkownicy w Polsce myślę, że mają stosunek do reklam podobny jak na Zachodzie. Natomiast z naszego badania wynika, że oni wcale nie są zmęczeni tymi różnymi niestandardowymi formami reklamy, właśnie jakimiś różnymi kuponami, różnymi akcjami promocyjnymi, dzięki którym coś mogą zyskać, czy jakimiś właśnie informacjami przesyłanymi na komórkę, które sami zamawiali, a które też mogą mieć jakiś komercyjny charakter. To badanie pokazuje dosyć duży potencjał dla reklamodawców i dla marketerów. Gdybyśmy mieli zdefiniować w takim razie sposób konsumowania tych mediów,
przylgnęło do tej grupy takie stwierdzenie, że najczęściej to jest korzystanie, nie wiem, na przykład w drodze do pracy, czy powiedzmy poza miejscem zamieszkania, czy badanie to potwierdza? Właśnie tutaj było jedno z największych zaskoczeń, przynajmniej dla mnie osobiście w tym badaniu, bo ja też spodziewałam się, że to będą raczej użycia internetu przez telefon komórkowy właśnie w drodze, gdzieś w jakimś tramwaju, autobusie, być może gdzieś na jakiejś stacji benzynowej. Tymczasem okazało się, że najwięcej w Polsce korzysta się w domu. Znaczy tam się właśnie sporo ściąga gier, plików różnych, plików muzycznych, ale właśnie Polska, chyba około 73% użytkowników przyznaje się do tego, że korzysta z mediów mobilnych w domu. Co ciekawe, we Francji jest podobnie. Natomiast na przykład w Hiszpanii korzysta się głównie poza domem. Znaczy właśnie na jakichś imprezach, spotkaniach towarzyskich, tam po prostu spędza się ten czas wolny troszkę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o środki komunikacji, to i tak ponad połowa deklaruje, że korzysta z tych mediów mobilnych również w środkach komunikacji. Także środki komunikacji nie prowadzą, ale jak najbardziej również korzystamy w nich z mediów mobilnych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.